No i zaczynamy drugą połowę pomiędzy startem Warlubia Gwiazdami wybranymi przez Gazetę Pomorską. Jest Grajewski. No i łapie piłkę goalkeeper ekipy gości. Tutaj przed chwilą. Druga połowa rozpoczęła się dosłownie przed chwilą, po około 5 minutach przerwy. Dosyć szybko zaczęli grać piłkarze jednej i drugiej drużyny. Zaremski, Damian Gajewski, Linowski, Kalinowski. Jesteśmy już ponownie, mamy kilka zmian i w jednej i drugiej drużynie pojawiło się kilka nowych twarzy. Pojawiło się kilkanaście, nawet można powiedzieć, nowych twarzy. Jest na boisku między innymi Kasjan Bojarowski, syn prezesa Olimpii Grudziądz Jacka Bojarowskiego. On właśnie przed chwilą był przy piłce. Tymczasem Klamczyński, Gozdek, idealna piłka na prawą stronę do Grajewskiego. Grajewski do środka, niedokładnie, do swojego brata Sebastiana. Jeszcze jest z lewej strony Klimek. Klimek. No i rozpoczną Gwiazdy. Przy piłce ekipa Gwiazdy. No i zaraz będziemy mieli trzy zmiany w ekipie startu w Warlubie. Jacek Pokora, Łukasz Budziński i Przemek Heberlein pojawią się na boisku. A w przerwie w ekipie startu w Warlubie jeszcze mieliśmy zmianę w bramce. Boisko opuścił Mateusz Wiśniewski, w jego miejsce Patryk Łęgowski. No i będziemy mieli te trzy zmiany. Damian Grajewski,
Marcin Klamczyński i Jakub Dreszler. Oni opuszczają plac gry. W ich miejsce no i już cała trójka zawodników poza placem gry. Jest Łukasz Budziński, Przemek Heberlein i Jacek Pokora. A więc no, obydwie drużyny już zmienione w dosyć dużym stopniu. Wybijał piłkę Linowski niedokładnie. Pierwszy kontakt z piłką Przemka Heberleina. Zdążył do tej piłki Przemysław Kozicki, Bojarowski. Walczył o futbolówkę niedokładnie. Jeszcze jest okazja. No ale już zza linii bocznej podawał Bartosz Jagielski. Heberlein. Walczy z nim Bojarowski, Budziński, Wójcik. Ma piłkę Łęgowski. Heberlein. Prawa strona boiska. Rozpędza się Przemek Heberlein. Stracił tą piłkę, ale tylko na chwilę. No także już nie odzyskał jej Michał Zaremski, no, ale dobry teraz powrót Budzińskiego. Tylko na chwilę okazja dla ekipy gości. Nie zdążył do tej piłki Kasjan Bojarowski. A podawał tam z numerem 9 Patryk Książkowski. O. Szczególnie zawodnikom Olimpii drugiej gry, więc przychodzi się mierzyć tak naprawdę ze swoimi kolegami. Ponieważ no wiadomo, że i Bojarowski, i Czajkowski, którego już nie ma na murawie, a także Bartek Rybiński, który jest w składzie i pewnie później pojawi się na placu gry. To zawodnicy, którzy przez długi okres, przez prawie całą swoją karierę są związani z ekipą Olimpii. A w czwartej lidze byli dowodzeniem przez obecnego trenera startu w Arlubie, Mariusza Gralaka. Bojarowski. Mamy faul, piłkę dla ekipy Gwiazd. Rozpoczęli już piłkarze gości. Przypomnę, jak na razie 4-0. Po pierwszej połowie prowadzi drużyna z Warlubia. Heberlein. Zablokowany, wybija tą piłkę Bojarowski. Jagielski. Książkowski. Książkowski niedokładnie do Jagielskiego. Budziński. Gozdek. Klimek. Niedokładnie Klimek szukał tam jednego ze swoich partnerów.
Budziński, Heberlein. Budziński. Jest Mateusz Komur, on jednak zablokowany. Heberlein. Bojarowski. Zdążył jeszcze do tej piłki Paweł Rekowski, no ale dobrze, na aut wybija futbolówkę Przemek Heberlein. Będzie aut na wysokości pola karnego startu w Warlubie. No i wrzucać tą piłkę będzie Przemysław Kozicki. Kozicki już rozpoczął. Bojarowski. Jest Rekowski. Kozicki. No i na spalonym był Kozicki. Rozpoczną od stałego fragmentu gry. Piłkarze z Warlubia już rozpoczęli. Jest Zaremski, prawa strona boiska. Zaremski w pole karne. Klimek! Ależ zawahał się tam Klimek. Jeszcze jest Pokora. No i bardzo dużo zawahania w ekipie startu w Warlubie. Żółta kartka dla Michała Zaremskiego, no ale podali sobie tam ręce z Adamem Liczbańskim. Dobrze wiemy, że Michał Zaremski i Adam Liczbański dobrze tam się znają. Jeszcze z czasów, kiedy to Zaremski grał w bydgoskiej Polonii. Mamy pozycję spaloną. Bartosz Jagielski, nawet gdyby to wpadło do siatki, to ta bramka byłaby nieuznana. Rozpoczyna od bramki Łęgowski. Zdążył do tej piłki Klimek, asekurował tam, ale niedokładnie jest okazja. W pole karne, ta wrzutka. No i dobrze uderzał głową Patryk Książkowski. Jednak tuż obok bramki strzeżonej w chwili obecnej przez Łęgowskiego. No już wiemy, że Łęgowski będzie bronił te rzuty karne. Nie dostanie szans Wiśniewski obronienia którejkolwiek z jedenastek wykonywanych przez drużynę gości. Mamy aut dla startu w Warlubie. Rozpoczęli już piłkarze gości. Dośrodkowanie w pole karne. Czekał tam na tą piłkę Bartosz Jagielski. Jeszcze jest Rekowski. Dośrodkowanie w pole karne. Ponownie na Jagielskiego. Tym razem troszkę za wysoko. Thank you.
rozpędza się. Bojarowski nie miał szansy tam dojść jednak do tej piłki. Kasjan Bojarowski złapał pewnie futbolówkę. Mateusz Wiśniewski, przepraszam, oczywiście Patryk Łęgowski. No, przez cały sezon bronił Wiśniewski. Teraz pojawił się na boisku Łęgowski, no ale w takim meczu on może również dostać swoją szansę. Nie jest to jakoś ukrywane, że Łęgowski jest tutaj bramkarzem numer 2. Wiśniewski, jak wiemy, jest zawodnikiem w wieku młodzieżowca. Dlatego on ma również większe szanse na pojawienie się na placu gry ze względu na przepisy, jakie rządzą się polską piłką nożną. Tymczasem zobaczmy, Zaremski w pole karne, niedokładnie. No i Amadeusz Olszewski pojawi się na placu gry. Zawodnik z numerem 11. Zawodnik, który grał pierwsze skrzypce w Staleklidze w Świeciu. Tam w barwach LMP Grudziądz. Tymczasem jest okazja, piękna interwencja Łęgowskiego. Jeszcze jeden strzał. Wypuścił tą piłkę Łęgowski z rąk. Strzelał z numerem 10 Bartosz Jagielski. No i błąd Łęgowskiego, że nie złapał tej piłki od razu. Już Krzywański rozpoczął od bramki. On teraz broni dostępu do bramki drużyny Gwiazd. Tymczasem rozpoczęła się 19 minuta drugiej połowy. Ciągle 4-0 prowadzi Start Warlubie. No i mamy tą zapowiadaną zmianę. Amadeusz Olszewski pojawia się na boisku. A Amadeusz Olszewski zastąpił Łukasza Nowakowskiego. Już Nowakowski na ławce, tymczasem Kalinowski, on zdecydował się na strzał, no ale zdecydowanie za mocno. Rozpoczyna od bramki Krzywański. No i Dawid Rąbalski pojawi się za chwilę prawdopodobnie na boisku. Tak jest, Dawid Rąbalski wejdzie na plac gry. Zastąpi. No zobaczymy kogo. Tymczasem dobrze Zaremski przepuścił tą piłkę do Sebastiana Grajewskiego. Grajewski jest z prawej strony, no i mamy rzut rożny. Kolejny rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla Startu Warlubie. No i Michał Zaremski.
ponownie lewa noga, więc piłka dochodząca do bramki. Uderzenie Jacka Kalinowskiego. Tuż obok lewego słupka. Jacek Linowski opuszcza boisko. A w miejsce Jacka Linowskiego Dawid Rąbalski. No i tak jak już przed chwilą powiedział speaker, jest Dawid Rąbalski, jest oczywiście synem prezesa Startu w Arlubie, Roberta Rąbalskiego. Zobaczymy, jak pokaże się w dniu dzisiejszym Dawid na boisku. Gra on na środku defensywy. Piłka na lewą stronę. Kozicki. Był tam Jagielski. No i będziemy mieli rzut wolny. Będzie okazja do strzału. No myślę, że około 22 metrów do bramki Patryka Łęgowskiego. Bartosz Jagielski. On ustawia tą piłkę. Mamy 3-4 już osobowy mur. No i zobaczmy, co zrobi Jagielski. Strzał. No i broni pewnie tą piłkę. Patryk Łęgowski, Zaremski, Heberlein, Zaremski, jest Budziński. Ma piłkę Patryk Ciążkowski, Bojarowski na spalonym. No i za chwilę również Chrobociński pojawi się na boisku. Tymczasem Jacek Pokora, Sebastian Gajewski, niedokładnie do Jacka Pokory. Jacek Pokora, jeszcze jest okazja dla tego zawodnika, zablokowany. Jeszcze jest Zaremski, Wójcik, no ale bardzo, bardzo niecelnie. Jak Wójcik oczywiście, on uderzał bardzo, bardzo niecelnie. Jacek Pokora, były zawodnik Olimpii Grudziądz, strzelił kiedyś w czwartej lidze pod wodzą Mariusza Gralaka jedną fantastyczną bramkę. Było to w meczu wyjazdowym Olimpii z Sadownikiem Waganiec. No tam wtedy wiatr pomógł zdecydowanie Jackowi. Nagle około 10 metrów nad poprzeczką, dzięki dosyć mocnemu podmuchowi wiatru, piłka się zatrzymała i wpadła do bramki za kołnierz bramkarza gości. No i mamy dwie zmiany. Patryk Klimek, nie, przepraszam, Sebastian Grejski i Darek Wójcik. Tak. Nie, Klimek jednak nie opuszcza boiska. Darek Wójcik i Sebastian Grejski opuścili plac gry. W ich miejsce Chrobociński i Chyła. Klimek opuści boisko za chwilę. Heberlein do Budzińskiego.
jeszcze 20 minut do końca tego spotkania, plus oczywiście konkurs rzutów karnych. Klimek. Mamy rzut rożny. No i Klimek opuszcza plac gry. A w jego miejsce wchodzi z numerem 16 Boralewski. No i mamy rzut rożny. Michał Zaremski. Leciutko do Pokory. Pokora. Jeszcze Boralewski walczył tam o tą piłkę. Ma jednak futbolówkę. Ekipa gości. Rozpocznie od autu Boralewski. Zaremski. Pokora do Budzińskiego. Budziński nie zdążył. Dobra interwencja Krzywańskiego. No ale już jest Bojarowski. Niedokładnie Bojarowski do Przemysława Kozickiego. Pokora. Chrobociński. Chrobociński do Chyły, niedokładnie. Gozdek. Faulowany, przepraszam, Budziński oczywiście. On był faulowany przez Patryka Ciążkowskiego. Jacek Pokora. Na prawą stronę do Boralewskiego niedokładnie. Yeah.
Zajemski. Uderzenie Michała Zajemskiego zablokowane. Budziński. Chyła. Dośrodkowanie w pole karne jest Zajemski. Zajemski. No i składał się tam do uderzenia Chrobociński, jednak nie dotarła piłka do niego. No i jest okazja z drugiej strony. Olszewski. Ale za mocno. Ależ błąd teraz Patryka Łęgowskiego. Jest out. Kasjan Bojarowski. Bojarowski nie wykorzystał tego, że była pusta bramka. No i dobrze Rąbalski wybija piłkę na out. Dobrze wyłuskał ją spod nóg Kasjana Bojarowskiego. Kozicki. Dośrodkowanie w pole karne. Dobrze główką Gozdek. Jeszcze jest okazja. Paweł, Patryk Ciążkowski oczywiście, on zablokowany. No i Zajemski. Zajemski jest już w pole karne. No i mamy bramkę samobójczą. Patryk Podolski. Michał Zajemski wrzucał tą piłkę do Chrobocińskiego, no ale tam uderzył ją Patryk Podolski. No i mamy 5-0 na już, spoglądam, 13 minut przed końcem, a więc 78 minuta tego spotkania za nami. Start w Warlubie prowadzi już pewnie z drużyną gwiazd. No i to chyba pokazuje, kto tak naprawdę tutaj jest lepszy. Drużyna Warlubia złożona naprawdę z zawodników bardzo dobrych, jak na warunki piątoligowe, nawet czwartoligowe. A jeżeli ta drużyna jeszcze wzmocni się no jednym, może dwoma zawodnikami, no to będzie tutaj naprawdę ekipa nie do przejścia w Warlubiu. Mówi się już tutaj o między innymi Maćku Koczurze, piłkarz Olimpii Grudziądz, obecnie więcej gra w piątoligowych rezerwach. No i jest szansa, że od nowego sezonu Maciek Koczur będzie biegał w żółto-niebieskiej koszulce po boisku w Warlubiu i po innych boiskach czwartoligowych. Start w Warlubie będzie to faworyt, możemy tak to nazwać, czwartej ligi, mimo że będzie to drużyna Beniaminka. Tymczasem jest Boraleski. Niedokładnie do Chrobocińskiego. Jagielski. Wycofana futbolówka do tyłu. Był tam Przemysław Kozicki. Ponownie Kozicki. Jest Amadeusz Olszewski. Olszewski za bardzo wypuścił sobie tą piłkę. No i łapie pewnie futbolówkę Patryk Łęgowski. Budziński. Heberlein. Pokora. Budziński. Ponownie Pokora. Mamy teraz troszkę zamieszania. Jest Jacek Kalinowski, Gozdek, Chyła.
jeszcze 9 minut do końca tego spotkania. No i wtedy konkurs jedenastek. Dowiemy się, którzy zawodnicy będą wykonywać te rzuty karne. Ponownie wychodzi słońce nad stadionem w Warlubiu. No, na deszcz nam się już tutaj na szczęście nie zanosi w przeciągu kilku najbliższych minut, a więc uda się dograć ten mecz bez zbędnych kłopotów. Tymczasem Bojarowski na spalonym. Zaremski. Jest okazja, Zaremski nie dostał tej piłki, ale piękna interwencja Budzińskiego. Mają piłkę piłkarze z Warlubia. Budziński, dobre rozciągnięcie gry na lewą stronę. Chyła. Chyła, lewa strona boiska. Chyła. No ale niedokładne wyrzucenie tej piłki w pole karne po ziemi, za lekko. Nie mieli co zrobić z tą futbolówką piłkarze. Drużyny. Gospodarzy oczywiście. Chrobociński. On teraz w ataku. No chyba po raz pierwszy widzimy Chrobocińskiego tak wysoko ustawionego. Były mecze, w których, no, kiedy już wszystko było rozstrzygnięte, podłączał się do tych akcji ofensywnych jakimś ładnym rajdem. No i koniec tego spotkania. Po 38 minutach zakończył nam arbiter ten mecz. Czas na konkurs jedenastek.